Kiedy zaczynamy wierzyć w to, że inni ludzie są nieuczciwi, chcą nas wykorzystać, że trzeba się przed nimi strzec, no to oczywiście to hamuje zaufanie do ludzi i wiadomo dobrze z badań psychologicznych, że to hamuje prospołeczność, działania na rzecz innych, a wzmaga taką ostrożność i często taką rywalizację. Na przykład robiono taki eksperyment, gdzie ludzie mieli z nieznajomym człowiekiem rozgrywać grę, gdzie się mogli zachowywać w taki sposób albo współpracujący, albo rywalizacyjny. I badaczy interesowało, jak oni się będą zachowywać w pierwszym ruchu tej gry. Czy już na początku będą współpracować z innym człowiekiem, czy rywalizować. To, czy manipulowano w tym badaniu, to była treść komunikatu radiowego, którą badani słyszeli, zanim spotkali tego nieznajomego człowieka i zaczęli rozgrywać tamtą grę. Treść komunikatu dotyczyła albo informacji o tym, że świat społeczny jest zły, mianowicie była to informacja, że jakiś tam nieznajomy zabił pewną rodzinę, albo że świat społeczny jest dobry, że jakiś nieznajomy przechodząc przypadkiem w pobliżu domu zauważył, że tam się coś tli i uratował rodzinę z pożaru. Otóż to się przekładało, no i potem ta informacja, ten komunikat się kończył, ludzie wchodzili do innego pokoju, gdzie się rozgrywało to właściwe badanie i mierzono, jak często oni zachowywali się kooperacyjnie, a jak często rywalizacyjnie. Otóż okazuje się, że ci, którzy usłyszeli komunikat, że świat społeczny jest zły, no oni się zachowywali w znacznie bardziej rywalizacyjny sposób i hamowało to ich skłonność do współpracy. Ci, którzy się dowiedzieli, że świat społeczny jest dobry, przeciwnie. U nich była hamowana tendencja do rywalizacji, a jak gdyby promowana, ułatwiana tendencja do kooperacji. I to była kilkuminutowa wiadomość. Oczywiście, że efekty tego rodzaju kilkuminutowych wiadomości są również kilkuminutowe. Tylko, że problem polega na tym, że po tych 10 minutach, kiedy ten efekt słabnie, to słyszymy o następnym morderstwie i następnym negatywnym społecznym zdarzeniu. No i jeżeli jesteśmy uczestnikami takiej kultury narzekania, o której mówię, no to jest duża szansa, że tym bardziej w to wierzymy. Jest też tak, że utrzymywanie negatywnych przekonań o świecie jest czynnikiem, który utrudnia tworzenie się opinii, czy nawet złudzeń usprawiedliwiających porządek świata. No, takim złudzeniem na przykład może być sąd, że no, zdajemy sobie sprawę z tego, że na przykład kobiety są dyskryminowane ekonomicznie, tak? Że na przykład w Polsce około 70% płacy mężczyzny dostaje kobieta zatrudniona na tym samym stanowisku. No, takim mitem usprawiedliwiającym ten stan rzeczy będzie wytwarzanie takich przekonań, że kobietom nie zależy na pracy zawodowej czy na karierze, wolą siedzieć w domu, bo to bardziej lubią. To jest przykład, normalnie funkcjonujące społeczeństwo wytwarza tego rodzaju mity, ideologie, opinie czy stereotypy, na przykład kobiet jako niezainteresowanych karierą zawodową. Otóż mnie się wydaje, że to, co w Polsce obserwujemy, to, że wyraźnie widać brak tego rodzaju mitotwórczej działalności. Wręcz przeciwnie. Te mity, które Polacy spontanicznie wytwarzają, one wcale nie wspierają istniejącego porządku społecznego, tylko każą go zburzyć. No, na przykład wielu dobrze funkcjonujących gospodarczo i politycznie krajach jest taki rozpowszechniony mit, że na przykład ci, którzy są bogaci, to są bogaci dlatego, że się dorobili, na to zasługują. Ewentualnie, co ludzie tutaj mają, to tylko taką ochotę, żeby stanąć na ich miejscu. Natomiast zupełnie inaczej to się przedstawia w Polsce, gdzie jak ktoś jest bogaty, to natychmiastowe podejrzenie to jest takie, że on jest nieuczciwy, że jak gdyby bogactwo jest wskaźnikiem, jest sygnałem, no, że człowiek może być niemoralny. No, zamiast opowiadać szczegółowo o wynikach badań, przytoczę po prostu anegdotę. Jak jechałem taksówką do swojego kolegi, który mieszka na pewnym dosyć wytwornym osiedlu, i jak już przejechaliśmy przez szlaban,
to rozglądając się po osiedlu, taksówkarz mówi: Panie, kogo na to stać? Tu sami złodzieje muszą mieszkać. Po czym się trochę zreflektował i mówi: no i jeszcze pański kolega, tak? Nic o tym miejscu nie wiedział, nic o tych ludziach nie wiedział, ale widział zamożnych ludzi, podejrzewał natychmiast, że na pewno, że pewnie są nieuczciwi. Jeszcze innym elementem tej pułapki negatywizmu, w którą nas ta kultura narzekania wpycha, spadek produktywności. Jest tak, że ten obniżony nastrój ma między innymi i taką konsekwencję, że on sprzyja nawracaniu niechcianych myśli. No to tak jak kiedy próbujemy zasnąć i przekonać siebie, że nam się to uda pod warunkiem, tylko że nie będziemy myśleć o jakimś tam temacie, no i ten temat wtedy wraca, niechciany. Otóż to narzekanie i takie myślenie, że świat jest zły, no ma taki charakter, jak mówią psychologowie, ruminacyjny, takich niechcianych, powracających myśli. I wiadomo dobrze, że wtedy, kiedy człowiek jest w takim stanie, to jak gdyby część zasobów operacyjnych umysłu jest zajęta przez te nawracające myśli i po prostu upośledza tego funkcjonowanie intelektualne, krótko mówiąc. Nie na zawsze, to nie jest dziura w mózgu, ale ta pamięć operacyjna człowieka jest takim wąskim gardłem umysłu. Bardzo niewiele informacji tam się mieści. Jeżeli część tej pamięci operacyjnej jest pochłonięta nawracanymi, niechcianymi myślami, no nie na temat, no to uszkadza to funkcjonowanie intelektualne. Ponadto jest tak, że oczywiście negatywne emocje, te negatywne emocje są dosyć ważne, bo tutaj problem polega nie tylko na tym, że nam jest nieprzyjemnie, tylko polega na tym, że negatywne emocje mają różne konsekwencje, na przykład takie, że osłabiają motywację do działania. Kiedy jesteśmy w obniżonym stanie emocjonalnym, wszystko, co się może zdarzyć dobrego, wydaje nam się mało prawdopodobne. Jak to jest mało prawdopodobne, to my na przykład mniej wysiłku wkładamy w to, co robimy. Jak wkładamy mniej wysiłku w to, co robimy, no to oczywiście uzyskujemy niższe wyniki. Te niższe wyniki potwierdzają nasze niskie oczekiwania. Ta polska kultura narzekania może nas wpychać w taką pułapkę negatywizmu, która polega na samopodtrzymywaniu się emocji negatywnych, samopodtrzymywaniu się przekonań negatywnych oraz na spadku produktywności. Otóż powstaje zatem pytanie, dlaczego więc na litość boską ludzie to robią? Dlaczego tyle narzekają? Dla każdego, kto widział parę krajów, jest oczywiste, że u nas to narzekanie przyjmuje takie endemiczne rozmiary, duże rzeczywiście. No więc pytanie jest takie, dlaczego? A więc co to ludziom daje? Jaką funkcję spełnia? No już mówiliśmy o tym, że funkcji katartycznej to nie spełnia, bo to nie poprawia samopoczucia. Również znaczna większość aktów narzekania, jak wynika z naszych badań, nie spełnia funkcji instrumentalnej, to znaczy nie prowadzi do poprawienia tej sytuacji, na którą narzekamy. Więc takie dwie najbardziej oczywiste funkcje najwyraźniej to nie działa, nie są one spełniane przez narzekanie. Co nas skłoniło do tego, żeby poszukiwać jakichś bardziej złożonych, czy jakichś troszkę bardziej ukrytych funkcji? I jeden pomysł, który się okazał dosyć trafiony, to było takie założenie, że narzekanie spełnia w naszej kulturze taką funkcję nawiązywania i pogłębiania więzi międzyludzkich. Że punktem wyjścia jest taka teza, że jak mówisz o czymś dobrym, to mówisz, nie ma o czym rozmawiać, nie zbliżaj się do mnie. Wszystko jest w porządku, nie ma żadnego problemu. Jak mówisz o czymś złym, to jest zaproszeniem do rozmowy, zaproszeniem do otwarcia się. Krótko mówiąc, że narzekanie jest specyficznym dla tej kultury sposobem na to, żeby nawiązywać i pogłębiać relacje z innymi ludźmi. I troszkę tą ideą się zajmowaliśmy empirycznie w taki sposób, że prosiliśmy ludzi, aby czytali opisy dialogów, bądź też oglądali takie zapisy dialogów na wideo,
tam nagrywany z udziałem takich paraprofesjonalnych aktorów. I ci aktorzy albo narzekali, albo afirmowali świat w zakresie pewnych tematów. Znaczy, te tematy były wybrane, tak jak już poprzednio mówiłem, albo w taki sposób, że ludzie standardowo na nie narzekają, takie jak szef, ceny, pieniądze, albo takie, na które ludzie standardowo afirmują, takie jak życie rodzinne, święta Bożego Narodzenia czy wakacje. Badanie było zrobione w taki sposób, że na przykład nagranie wideo było takie, że rozmawiały dwie osoby na te tematy, albo na te tematy skłaniające do narzekania, albo na tematy skłaniające do afirmacji. Przy czym albo obie narzekały, albo obie afirmowały, albo była niespójność ich wypowiedzi. Znaczy jedna narzekała, a druga odpowiadała afirmacją, bądź odwrotnie. Pokazywaliśmy ludziom te nagrania i prosiliśmy o różne oceny tych osób. Na przykład, żeby ocenili, czy te osoby się zachowują normalnie, tak jak się normalnie ludzie zachowują. Się okazało, że tu właśnie są te wyniki, że wówczas, kiedy tematy nie były typowe do narzekania, czyli takie, które zachęcały raczej do afirmacji, wyraźnie osoba afirmująca była widziana jako bardziej adekwatna niż osoba narzekająca. Natomiast kiedy tematy skłaniały do narzekania w myśl naszej kultury, to wtedy występowała znacznie jeszcze większa różnica i w odwrotnym kierunku. To znaczy człowiek, który narzekał na szefa, był uważany za takiego, który się zachowuje adekwatnie, normalnie. Człowiek, który się dobrze wyrażał o swoim szefie, był uważany za osobę, która się zachowuje no nie tak, jak się normalnie ludzie zachowują. Czyli jak gdyby rozmawianie pozytywne na pewne tematy jest w naszej kulturze czymś dziwacznym, nieoczekiwanym. Pytaliśmy o to, jaka jest szansa kontynuacji tej rozmowy. Główny efekt, jaki uzyskaliśmy, to był efekt jak gdyby uzgodnienia. To znaczy, kiedy obie osoby narzekały, albo obie osoby afirmowały, to wówczas badani, a konwersacja była ucięta, to badani sądzili, że ona dłużej będzie trwała, ta konwersacja, niż wtedy, kiedy jedna narzekała, a druga afirmowała. I to jest oczywiście zgodne z regułami konwersacji, że wtedy, kiedy rozmówcy się ze sobą zgadzają, to ich rozmowa w tego typu kontekście trwa dłużej. Ale to, co jednak jest zastanawiające, to to, że najdłuższa ta rozmowa miała być w ogóle wtedy, kiedy obie osoby narzekały i to na tematy typowe do narzekania, tak? Czyli wtedy ta przewidywana rozmowa była najdłuższa. To była cała seria badań. W innym badaniu inni ludzie oceniali te aktorki i byli między innymi pytani o to, jaki jest głęboki kontakt między tymi rozmawiającymi osobami. No to okazało się, że jeżeli osoby narzekały, tak, to ten kontakt był widziany jako głęboki, szczególnie wtedy, kiedy obie równocześnie narzekały. Natomiast jeżeli obie równocześnie afirmowały świat, to ten kontakt był widziany jako stosunkowo płytki, a więc jako coś przelotnego. A wreszcie były... I jeszcze inne badanie prosiliśmy po wysłuchaniu tych konwersacji uczestników naszego badania, żeby ocenili różne cechy tych rozmawiających osób. No na przykład, jak dalece ta osoba jest miła. No oczywiście było tak, że osoby były uważane za miłe wtedy, kiedy raczej afirmowały, niż kiedy narzekały. To zrozumiałe. Ale jak zapytaliśmy, czy ta osoba jest mądra, to się okazało, że jest dokładnie odwrotnie. Że te osoby, które narzekały, były widziane jako mądre, a te osoby, które afirmowały, były uważane za mniej mądre. Czyli no, wniosek stąd taki, że narzekanie może nie jest miłe, ale jest mądre. A kto nie narzeka, to daje wyraz
no jakby to powiedzieć, swojemu brakowi orientacji w tym, jaki jest świat. Jest naiwny i niemądry. Prawdopodobnie narzekanie też pełni jeszcze jedną funkcję, oprócz tego nawiązywania i podtrzymywania kontaktów społecznych, taką funkcję, którą psychologowie nazywają funkcją autoprezentacji, a więc funkcję polegającą na tym, żeby siebie pokazać w możliwie pozytywnym świetle. No oczywiście jak siedzimy na koncercie z partyturą i sprawdzamy, czy pianista wybiera wszystkie nuty, to możemy potem narzekać, że nie wszystkie, no ale to jest oczywiście głównie sposób autoprezentacji siebie jako konesera muzyki, prawda? Podobnie możemy narzekać na ekipę, która coś tam niedobrze zrobiła w naszym salonie, kiedy montowała kominek. Takie narzekanie też oczywiście służy celom autoprezentacyjnym. A wiele wskazuje na to, że Polacy pozytywnie reagują na ludzi, którzy siebie prezentują jako osoby cierpiące. Znaczy mamy takie badania, które pokazują, że cierpienie rzeczywiście uszlachetnia, przynajmniej w tym sensie, że ludzie, którzy ponieśli cierpienie, są bardziej lubiani i uważani za bardziej moralnych niż ludzie, którzy osiągnęli dokładnie to samo, tyle że bez cierpień. Tak więc coś tutaj takiego jest. Znaczy, cała ta kultura zresztą pewnie wynika w dużym stopniu z takiego do troszkę syndromu cierpiętnictwa i syndromu ofiary, który no, u nas Polaków jest dosyć silny, prawda? Już odeszły w przeszłość te czasy, kiedy się co roku świętowało klęskę wrześniową, prawda? Znaczy to było tam jakoś motywowane politycznie, ale też świetnie pasowało do mentalności naszego narodu. Ale widać jeszcze pozostałości, na przykład w pewnym miasteczku, kiedy w ramach akcji zmieniania nazw ulic radni postanowili uczcić polskich uczestników bitwy pod Monte Cassino, to nazwali tę ulicę ulicą obrońców Monte Cassino, prawda? Gdzie akurat obrońcami było parę dywizji SS. No ale my Polacy nie mogliśmy spełniać innej funkcji niż tylko się bronić, prawda? Więc być może w tym takim z XIX wieku rodem, no takim mitem naszego narodu jako ofiary tkwi ta kultura narzekania.